każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Mobila współczesna, no taki fajny pomysł, zwana czasami ogrodową ze względu na gabaryty. Więc no, mamy tutaj regulację, może sobie jechać do przodu. Zwalniamy zero, to jest zasilacz od Pico, ale no, ta sama zasada. No i tutaj do tyłu również jeździ, tylko prąd jest słabszy, więc jeździ znacznie wolniej, bo tutaj mamy ogranicznik. Współczesna kolejka, zwana czasami ogrodową, ze względu na duże gabaryty. No mamy tu mało miejsca, więc jeździ niestety tylko w koło. Ale normalnie to są zwrotnice, także można gdzieś tam na dużym terenie rozbudowywać. Natomiast kolejka w środku, no jest już zabytkiem, bo no, znaczy starsza, ta jeżdżąca ma rok, dwa, pięć, no, współczesna kolejka. Ona ma, radziecka kolejka, 72, 3 rok, ma niestety niesprawny jeden mechanizm, tu na świetle będzie widać. Powinny się obracać te kółeczka. Nie ma połączenia z tymi kołami, dwa tryby są uszkodzone, no trzeba gdzieś tam dorobić, będzie na drukarce pewno. I gdyby te kółeczka się obracały w trakcie jechania, poruszania się, no to domyślam się, te kółeczka uderzały o te blaszki i wygrywały melodię. Każda blaszka, rodzaj cymbałków, każda blaszka ma numerek i wedle tam instrukcji, no rosyjskie głównie, jakieś tam melodie ludowe, są sześć chyba, przekładając można różne tam melodie. Tu jest ułożona bardzo, bardzo znana melodia, no myślę dla nas, nie muszę pytać czy znamy, bo na pewno znamy. No młodzi już Państwo pewno nie. Bóg się gda, budziec słońce, bóg się gda, budziec nieba. Bóg się gda, budziec mama, bóg się gda, budu ja. Zawsze niech będzie słońce, zawsze niech będzie niebo, zawsze niech będę ja. No taka rosyjska melodia z filmu, także bardzo, bardzo znana. Bardzo fajny pomysł. No i rzadka chyba kolejka, ja już tutaj pytam, nie wiem, od miesięcy, lat, może półtora roku, tyle Rosjan się przewinęło, Ukraina, Białoruś, Rosja, Moskwa, Petersburg, różny wiek, różne osoby. No bardzo dziwne, że nikt nie kojarzy tej kolejki, także być może to był towar eksportowy. Trzy osoby samoistnie zareagowały, jak weszły, no już myślałem, że kogoś tam upolowałem, że tak powiem, no ale pan był z Krakowa, a pani była z Płocka, no Polacy. Także na rynek, być może na rynek nasz, tylko to było puszczone. No jeszcze wychodząc, to wspólnie jeszcze powiem, a teraz powtórzę to dziękuję Państwu. Z Torunia mamy piękny taki prezent od pani po mężu. Wszystkie modele, taki byśmy powiedzieli, no tak skrótowo, matchbox radziecki, modele radzieckie i produkcja tych modeli też radziecka, rosyjska. Wszystkie są metalowe i naprawdę bardzo ładnie wykonane. No Lada Niva, poznajemy jeszcze na ulicach jeżdżąca Samara, czasami tam Wołgie, no już coraz mniej. No najbardziej to ta Niva chyba i ona jest najładniej chyba wykonana, nawet resorki tam są. Sprężynki, no oczywiście silnik, maskę się otwiera, tam zapasowe koła. Wołga mamy, Wołga cywilna, Wołga policyjna. Tam mamy traktorek Białoruś, ten czerwony, do dziś produkowany. Na samym dole mamy kamazy, czyli te ciężarówki już takie większe rosyjskie. Te retro, no to już z plastik jest, to jest inna już firma. Natomiast tutaj mamy znowu czołgi, samoloty, też wszystko odlewy metalowe. No jedynie tam szybki albo jakieś tam owiewki, no to jest tworzywa, a tak to resztę wszystko jest metalowe. W jednej skali tam motocykl mamy iż na skoszem. No tak naprawdę bardzo ładnie wykonane. Thank you.